Witajcie kochani, Rafał z tej strony, świątecznie, ale też mroźno, bo jest 4 stopnie, jest chłodno, w nocy był przymrozek. Dzisiaj robimy porównanie dwóch kamer, ujęć z dwóch kamer. Jest to dość ciekawy projekt, bo mamy ujęcia z kamery przedniej i z kamery z tyłu. Szczególnie jeżeli ludzie się ruszają, to jest bardzo fajne wrażenie, jak dron leci do przodu i ludzie też lecą do przodu, a jednocześnie mamy ujęcia z tylnej kamery. Postaram się dzisiaj Wam to pokazać, ruszamy. Słuchajcie, z takimi projektami to jest też tak, że do końca nie wiadomo, co wyjdzie. Wy już oglądacie sobie wszystko, co jest gotowe, a ja tutaj nagrywam i tak naprawdę nie wiem, jaki będzie ten efekt końcowy. O ile widzę jeszcze kamerę podczas lotu z Mavica, o tyle nie widzę zupełnie GoPro i nie wiem, co tam się będzie działo. I ten projekt stanowi takie preludium do tego, żeby nagrać na dwie kamery bardzo ładne przeloty, na przykład 5-calowym dronem albo małym cinełupem, bo wtedy można zastosować te same kamery, na przykład Hero 6 albo 8 i to wygląda wtedy mega profesjonalnie. Tym razem mamy zupełnie inne dwie kamery, bo jest 8 i kamera z Mavica, ale nie szkodzi. Tutaj jeżeli chodzi o rezerwę mocy, to faktycznie Mavic Air ma sporą rezerwę mocy, bo GoPro waży może ze 120 gramów razem z tym mocowaniem, 150 góra, to wszystko. Natomiast ja go testowałem na mniej więcej 700-800 gramów i ten udźwig i rezerwa mocy tutaj jest naprawdę spora, jeżeli chodzi o Aira. Także on daje radę bez problemu żadnego. I sprawował się wręcz koncertowo. Wiadomo, że przy locie do przodu on też ma wychylenie, bo on się pochyla do przodu. Jeżeli go nim cofamy, to też pochyla się do tyłu, więc tutaj regulacji gimbala nie ma, jeżeli chodzi o Hero 8, ale za to jest współczynnik proporcji 4/3 obrazu. Dzięki temu można skadrować ten najlepszy fragment materiału. Dzisiaj nagrywałem też bez stabilizacji, czyli cały materiał, który oglądacie, jest stabilizowany w postprodukcji w aplikacji, która się nazywa Real Steady. A teraz już nic nie zobaczymy, bo się wyczerpał akumulator. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym epizodzie. Mam nadzieję, że Was chociaż trochę zmotywowałem do ciekawych i kreatywnych projektów. No i myślę, że będzie z czasem takich projektów więcej. Do zobaczenia, cześć! Ale fajna była ta ekipa, taka rozrywkowa, specjalnie do nich uderzyłem, mówię, kurczę, oni się idealnie nadają na moich statystów i faktycznie zgodzili się i ładnie statystowali. Rewelacja. Muszę nagrać też taki materiał, żebyście zobaczyli, jak ludzie reagują. Są naprawdę niezłe jaja. Do zobaczenia w kolejnych epizodach już wkrótce. Trzymajcie się, cześć!
Słuchajcie, tradycyjnie zachęcam do korzystania z darmowego warsztatu Filmujemy dronem, a dla osób, które chcą czegoś więcej, polecam sprawdzenie warsztatów tematycznych, m.in. eksploatacja Mavica Air 2. Trzymajcie się i do zobaczenia już wkrótce. Cześć!